Mija 8 lat mojej pracy. Zobaczcie, jak zmienił się Płock. Czy ktoś z Was pamięta jeszcze korki przed szlabanem na Piłsudskiego? Teraz to już na szczęście tylko wspomnienie. Wybudowanie wiaduktu kosztowało wiele wysiłku i oczywiście pieniędzy, ale było warto. Jesteśmy dumni z naszego nowego dworca. Jeszcze kilka lat temu był on przedmiotem wstydu, a pasażerowie oglądali taki widok. Teraz obiekt jest funkcjonalny i nowoczesny. Nową jakość zyskały właściwie też już wszystkie drogi wjazdowe do Płocka. Dobrzyńska, Dobrzykowska, Otolińska, Bielska czy Zglenickiego. O Szpitalnej nie wspomnę. Metamorfozę przeszło też wiele ulic osiedlowych. W sumie wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy lub przebudowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów takich dróg. Kilkaset milionów złotych zakopaliśmy. Niestety, zakopaliśmy pod ziemią. Ale dzięki temu ulewy nie są nam już straszne. Wodociągi płockie sukcesywnie rozdzielają kanalizację ogólnospławną na sanitarną i deszczową. A przy okazji tych prac remontujemy kolejne odcinki dróg. Nie tylko wyremontowaliśmy wieżę ciśnień, ale pobudowaliśmy podziemną wieżę, czyli nową oczyszczalnię wód deszczowych przy ulicy Jasnej. Jazdę po mieście ułatwiają przebudowane skrzyżowania, dodatkowe lewo i prawo skręty, a płoccy kierowcy nie wyobrażają sobie chyba już życia bez sekundników. Pasażerowie komunikacji natomiast miejskiej korzystają z nowoczesnego taboru, nowych przystanków, systemu dynamicznej informacji, a wkrótce będą mogli jeździć także pierwszymi w Płocku autobusami hybrydowymi. Amatorzy dwóch kółek także mogą być zadowoleni. Obecnie mamy już ponad 50 km dróg rowerowych. W tym roku przybędzie kolejnych kilkanaście, a budowana magistrala rowerowa niedługo połączy Podolszyce z centrum miasta i umożliwi wprowadzenie roweru miejskiego. Mieszkańcom Płocka ułatwiliśmy aktywne spędzanie czasu. Bazę sportową Płocka wzbogaciliśmy o 6 orlików, siłownie terenowe, skwery, place zabaw. Stadion Stoczniowca po latach odzyskał swoją świetność, a przy wielu szkołach powstały nowoczesne obiekty sportowe. Na realizację wielu inwestycji z sukcesem pozyskujemy środki zewnętrzne. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej wyremontowaliśmy Małachowiankę, ale przebudowaliśmy także Dobrzyńską i Traktową. Realizujemy program mobilności miejskiej, remontujemy siedzibę dla Pokisu, urządziliśmy skwer na Placu Dąbrowskiego i zmieniamy w zielone miejsce do rekreacji zabetonowaną wcześniej Aleję Roguckiego. Z programu osuwiskowego naprawiliśmy Grabówkę, schody przy Starym Moście i alejki na Skarpie. Budujemy mieszkania komunalne i realizujemy nasz autorski program Mieszkania na Start, którym wyprzedziliśmy program rządowy, adresowany do młodych ludzi, którzy chcą związać swoją przyszłość z naszym miastem. Klucze do mieszkań otrzymało już ponad 30 rodzin, a drugie tyle otrzyma także w tym roku. Unowocześniamy bazę oświatową. Nową siedzibę ma szkoła specjalna, a termomodernizację w ramach pierwszej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego przeszły szkoły przy ulicy Gradowskiego, Chopina i Piaska. A uczniowie budowlanki i elektryka mają najnowocześniejsze, pięknie wyposażone hale do nauki zawodu. Dzięki budowie nowych i modernizacji istniejących już placówek mamy miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci w Płocku. Przybyło też miejsc w żłobkach, a w planach mamy budowę kolejnego dla najmłodszych płotczan. Pełni werwy, ba, pełni wigoru są płotcy seniorzy. Chętnie biorą udział w dedykowanych im imprezach. Z myślą o nich wybudowaliśmy też Centrum Aktywności Seniora. Płotczanie mają też teraz bliżej do Urzędu Miasta. Powstały nowe punkty przy Piłsudskiego i Miodowej, a dodatkowo urząd czynny jest w co drugą sobotę miesiąca. Nową siedzibę przy wsparciu Urzędu Miasta pozyskała także Komenda Miejska Policji. Tę budowę dofinansowaliśmy w 50%. W takiej samej wysokości dofinansowujemy budowę strażnicy Straży Pożarnej na Radziwiu. W Płocku nie można się nudzić. Wspaniałych emocji dostarczają imprezy kulturalne i sportowe. Ogromnym powodzeniem cieszy się też ogród zoologiczny, w którym zachwycają m.in. nowe akwaria. Budujemy społeczeństwo obywatelskie. Dlatego przywróciliśmy rady osiedlowe
powołaliśmy różnorodne rady społeczne, a także wprowadziliśmy budżet obywatelski. Wkrótce zakończymy kolejną dużą inwestycję – budowę obwodnicy Płocka. A przed nami następne wyzwania na kolejne lata.